Bardzo serdecznie Was witam na takim dosyć niespodziewanym, błyskawicznym spotkaniu na żywo, którego zupełnie nie planowałam jeszcze 2 tygodnie temu, ale 2 tygodnie temu świat wyglądał troszkę właściwie bardzo inaczej. I jeżeli ja się teraz uśmiecham i mam błyszczące z radości oczy, to dlatego, że ja mam zawsze błyszczące z radości oczy i zawsze się uśmiecham, natomiast to jest też taki jakby, nie wiem, system obronny chyba mi działa, tak? Także jakby nie sugerujcie się tym, że się śmieję do Was, bo ja jestem ogólnie osobą radosną. Słuchajcie, spotykamy się na tym bardzo niespodziewanym live'ie, bardzo krótkim live'ie. On będzie miał tak 20 minut, 30 max, bo będziemy rozmawiać o akcji Przyjaciółka Przyjaciółce. To jest akcja, która została w zeszłym tygodniu zorganizowana przez moją gościnę, z którą dzisiaj będę rozmawiać. Natomiast ja o tej akcji dowiedziałam się przedwczoraj i w ciągu 10 minut skontaktowałam się z Natalią, z którą będę za chwileczkę rozmawiać. Potem jak uzyskałam jej zgodę, od razu zorganizowałam całe wydarzenie, całą logistykę i tak dalej, więc jakby to jest taka akcja, reakcja na to wszystko, co się dzieje teraz dookoła. I teraz, żeby nie przedłużać, to od razu włączę Wam Natalię. Cześć Natalia. Cześć, mam nadzieję, że mnie słychać, bo na mojej wiosce jest bardzo duży problem z internetem. Spokojnie, okej, okay. Właśnie zapomniałam halo. Się spytać, zanim Cię jeszcze przedstawię, ja Cię słyszę, okej. Okay. Właśnie zanim tak naprawdę miałam się na samym początku zapytać, okay, czy nas widać i czy nas słychać, ale Aśka Choryńska tutaj już pisze, że hejo, znaczy, że chyba nas widać i chyba nas słychać. Dajcie jeszcze znać, czy nas widać, czy nas słychać, 8 osób jest, nie spodziewam się tłumów. Słychać. Dzięki, Asia. Okej. Okay. Natalia, to oficjalnie Cię witam. Natalia Dziadura, główna organizatorka, pomysłodawczyni akcji Przyjaciółka Przyjaciółce. Natalia, my tak naprawdę się jeszcze w zeszłym tygodniu nie znałyśmy, jeszcze się nie znałyśmy przedwczoraj, a w momencie jak, wiesz, ja do Ciebie zadzwoniłam i się zdzwoniłyśmy, to się okazuje, że mamy mnóstwo jakichś takich wspólnych tematów, oprócz oczywiście tej akcji. Ja bym chciała, wiesz, tak krótko się Ciebie zapytać, skąd ten pomysł? Powiem Wam tak, ja przede wszystkim wytłumaczę, dlaczego siedzę taka w ogóle uśmiechnięta i szczęśliwa mimo tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas. Mianowicie dzisiaj się okazało, że druga z pań, które goszczę, czyli Luba, wyjeżdża w sobotę do domu, czyli jedzie do swojej rodziny w Holandii. Więc udało się dzisiaj zorganizować transport, mamy wszystko dograne i to sprawia, że człowiek naprawdę jest szczęśliwy, wiecie, pewne rzeczy wychodzą. Tak. Akcja zaczęła się od tego, że przez przypadek zupełnie zaczęłam gościć dwie dziewczyny z Ukrainy. Dwie kobiety, no to już nie dziewczyny, jeżeli mamy 73 lata, Wolchy, to już raczej kobiety. Okazało się, że one przyjechały z Ukrainy bez niczego. One naprawdę weszły do mnie z reklamówką, w której były dokumenty, portfel i trochę kosmetyków. I trochę rzeczy osobistych. I nagle, słuchajcie, zaczynają opowiadać o 48 godzinach podróży, w ogóle stania na granicy, o tym, co tam się dzieje, a dzieją się rzeczy straszne. Słuchajcie, ja jako kobieta sobie nie wyobrażam tego, że przez 48 godzin nie mogę iść siku. To jest w ogóle jakiś kosmos. Nagle się okazuje, że te kobiety, żeby jakoś sobie z tym poradzić, sikają w podpaski, tak? Że mają mokre nogi, że przychodzą w mokrych spodniach i próbują się przebrać na korytarzu w jakimś biurze rejestracyjnym. Kosmos. I nagle muszą ze mną, zupełnie dla siebie obcą kobietą, gdzie trafiły w ogóle w środek lasu do jakiegoś dziwnego domu, gdzie biega dwójka dzieci, jest mój mąż, który jest obrośnięty, wygląda trochę jak niedźwiedź. I one muszą mi powiedzieć, że słuchaj Natalio, bo my nawet nie mamy czystych majtek. No z mojej perspektywy jest to dla kobiety koszmar, jest to coś totalnie poniżej godności i jak wyjaśniłyśmy to wszystko, co one potrzebują w ogóle w 4 językach, ja stwierdziłam, że tak nie może to wyglądać. To jest tak straszne dla nich, dla mnie, bo to też była krępująca rozmowa, że stwierdziłam, że te kobiety powinny być witane czymś,
co sprawi, że będą miały poczucie własnej wartości, że ta godność nie zostanie zakłócona, bo w tym wszystkim liczy się godność kobiety. Każda z nas ma takie rzeczy jak podstawowy krem do rąk, krem do twarzy, pilniczek do paznokci, podpaski, czyste majtki. To jest coś, do czego my jako kobiety mamy prawo. Więc wręczenie kobiecie, która naprawdę przeszła bardzo ciężką drogę, takiego pakietu, o który ona nie musi pytać w tym pierwszym tygodniu, jest moim zdaniem naszym obowiązkiem jako ludzi. I tak narodził się pomysł na to, żeby robić takie pakiety. Skontaktowałam się z moją znajomą, która wiedziałam, że też pracuje jako wolontariuszka. Okazało się, że ona z kolei segreguje te wszystkie dary, które docierały na magazyn od ludzi. I tam było wszystko. Słuchajcie, jeżeli w segregowanych rzeczach znajdujemy wazę do zupy, no to troszeczkę nie o to chodzi. Gdzieś jest problem. I stwierdziłyśmy, że przerzucimy siły z tego segregowania, które nic nie dawało w tamtym momencie, do czegoś, co może pomóc konkretnym kobietom, które przyjeżdżają. Tak narodził się pomysł na akcję Przyjaciółka Przyjaciółce. Od tego się wszystko zaczęło. Trochę powiem ci, Natalia, tak, mój internet cudowny, więc nie wiem, czy... Tak. Więc ja próbuję tutaj jakby wyczaić, kiedy kończysz mówić, żebym mogła coś powiedzieć i nie wchodzić ci w słowo. Jestem strasznie gadułą, mi ciężko zadać pytanie. Ale spokojnie, to się dogadamy. Wiesz, powiem ci, ja się teraz pakuję od tygodnia, bo się właśnie wyprowadzamy z Poznania na pracownię, do pracowni Boruja na wieś i tak naprawdę ta wyprowadzka miała być w czerwcu, wiesz, na spokojnie, na luzie, ale z uwagi na to, że po prostu nasze mieszkanie będzie też udostępnione, no to wszystkie nasze graty od razu wyjeżdżają. Zupełnie nie jesteśmy na to gotowi, ale to jakby się nie liczy. I powiem ci, że ja tak układając te rzeczy wszystkie w kartonach, nie mam ich dużo, chyba wydaje mi się, że w porównaniu do innych osób, które gdzieś tam się przeprowadzały, nie mam tych kartonów dużo, ale wiesz, ale tu jest jakaś taka pamiątka gdzieś z wakacji, albo tu jest, wiesz, przypomnienie, jakiś taki zasuszony liścik od chłopaka w pierwszej klasie szkoły podstawowej, wiesz, a tu jest taka, nie wiem, bluzka, którą nosiłam na pierwszą randkę i wiesz, rozumiesz, i to są takie rzeczy, które nie są tobie tak naprawdę do życia potrzebne, absolutnie nie, ale one właśnie budują te takie wspomnienia i tak naprawdę tym, kim jesteś. I ja cały czas, cały tydzień o tych kobietach właśnie w ten sposób myślę, że one po prostu... No ja sobie nie mogę tego wyobrazić. Nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, jak to jest po prostu tak wziąć i po prostu uciec z niczym, po prostu z niczym. Nie? I tak naprawdę jedyne, o czym myślisz, to jest to, żeby szybko ewakuować dzieci i samą siebie. To jest w ogóle dla mnie to jest nieprawdopodobne i dlatego jak zobaczyłam twoją akcję, to stwierdziłam, że to jest właśnie to, co przywróci kobietom godność, taka akcja pozwoli kobiecie stać się kobietą z powrotem, tak? Bo wydaje mi się, że za chwilę będą potrzebne takie darmowe, wiesz, usługi kosmetyczne albo fryzjerskie, żeby te kobiety z powrotem mogły poczuć się kobietami. No ale zobaczymy. Słuchaj, bo tak, widziałam, że macie bardzo duży odzew, masz bardzo duży odzew z tej akcji, bo widziałam, że mówiła o was telewizja Gorzów, bo ty jesteś z Gorzowa, czyli blisko praktycznie mnie i mówiłaś też, że byłaś... Ale no to jeszcze bliżej, to jeszcze bliżej. Super, to jeszcze bliżej. I Zielonej Góry, no to jeszcze bliżej ode mnie, ale w telewizji Gorzów wiem, że byliście, mówiłaś mi też, że będzie w Polsacie, więc jeżeli już się przedostało do tych mediów mainstreamowych, to znaczy, że tak, to znaczy, że ta akcja już naprawdę chwyciła. Ile teraz osób takich indywidualnych jak ja, albo jakichś takich organizacji, jak na przykład Stowarzyszenie Fyrtel w Poznaniu, włączyło się już w tą akcję? Masz jeszcze kontrolę nad tym, czy to już nie jest? Jestem w stanie ci to powiedzieć, w ogóle już ci opowiem, bo bardzo mi przerywasz, więc powiem ci po prostu, jak to działa w tej chwili. Wczoraj kupiłam sobie słuchawkę, bo nie byłam w stanie już trzymać telefonu przy uchu. W ciągu 4 dni zadzwoniło do mnie jakieś 40 osób, pytając o to, czy może rozkręcić akcję w danym mieście, jak to działa, czy mogą zrobić coś takiego u siebie, a w ogóle czy takim pytaniem, które mnie zszokowało w ogóle strasznie,
było to, czy możemy zacząć tą akcję u siebie w mieście i ile nas to będzie kosztować, ile mamy zapłacić za to, żebyśmy mogli to robić w tej konwencji u siebie. Ja byłam strasznie zszokowana, bo my to wszystko przekazujemy za darmo. Jeżeli ktoś chce rozkręcić akcję u siebie w mieście, my dajemy wszystkie materiały, logo dedykowane, wszystkie ulotki, wszystko, żeby to zrobić za darmo, bo chodzi o to, żeby pomagać. W tej chwili działa już, z tego co wiem, 18 miast, kolejne 10 się przygotowuje. Działamy też już w 3 miastach w Niemczech. Wczoraj miałam telefon z Wielkiej Brytanii z pytaniem, czy moglibyśmy też to robić i ewentualnie gdzie przesłać paczki. Więc ten odzew jest fenomenalnie duży. Działają takie duże miasta jak Szczecin, Wrocław, Poznań się przygotowuje, ale działają, co jest dla mnie fenomenem, działają też małe miasteczka. Miasteczka, które praktycznie są wioskami, bo jest tam powiedzmy, nie wiem, no 10 tysięcy mieszkańców. Tak, to właśnie tak pomacham do ciebie, Agnieszko, ty też działasz. I to jest fenomen. Działają, ta akcja ruszyła w tak wielu lokalizacjach, że na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie ci powiedzieć już, gdzie działa. Musiałabym to dokładnie przestudiować. Ja staram się na bieżąco na naszym profilu internetowym Przyjaciółka, Przyjaciółce wrzucać, jakie miasta już działają, ale powiem ci szczerze, że nie nadążam, bo odbieram telefony, pracuję, mam jeszcze dzieci, gości u siebie z Ukrainy i chyba już nie wrzuciłam aktualizacji tego, co działa. Więc akcja bardzo, bardzo poszła w świat, co jest fenomenem dla mnie, bo myślałam, że to będzie taka mała, fajna, lokalna akcja, rozrosła się świetnie. Więc jeżeli chcecie założyć akcję u siebie i zapoczątkować ją, to zapraszam, można do mnie dzwonić. Michał chyba... Michał tutaj mówi, że super Natalio, ja też Michał przyłączam się do tego, super Natalio, naprawdę super. Super. Natalia, ale wiesz co, bo przejdźmy do tej listy, bo tam jest, to jest konkretna lista konkretnych rzeczy, które należy włożyć do torby bawełnianej albo do dwóch toreb bawełnianych i jakby dostarczyć danej osobie, tak? Ja może udostępnię ekran, słuchajcie, mam nadzieję, że to się mi uda zrobić i razem z Natalią przeczytamy tę listę. Nie, tylko czy my ja tutaj mi się uda to zrobić, okno, o chyba tak. To ja jeszcze ci powiem, że lista została zrobiona we współpracy z dziewczynami z Mamady. Była to lista konsultowana tutaj z dziewczynami, które mieszkają u mnie i tak naprawdę my tą listę troszeczkę cały czas zmieniamy, bo okazuje się, że wchodzą nowe rzeczy, które fajnie by było, gdyby były. Ale to jest taki podstawowy pakiet godności, po prostu. Rzeczy, które przez te pierwsze 2-3 dni są bardzo, bardzo potrzebne. Potrzebne. Jako, że dobra, ja okay, nic to... nie widzę, więc jak możesz pytać. Już, dobra, okej, okay. jasne, spoko. To ja tutaj sobie też tutaj kliknę, bo ja też nic nie widzę, bo jestem na dwóch ekranach. Ja mam tę wersję... Ja mam tę wersję chyba taką zupełnie podstawową, więc jakby w trakcie możesz, jak ja będę czytać, co tutaj jest, możesz po prostu uzupełniać te rzeczy, które powinny dojść do tej listy albo które już z niej spadły. Dobra, to zaczynam. To zaczynam. Dwa opakowania podpasek nocnych, długich ze skrzydełkami. Jedno opakowanie podpasek ze skrzydełkami. Słucham? Mówię, że o podpaskach to jest chyba tak oczywiste, że możemy przelecieć dalej, nie? Oj, wiesz co, byś się zdziwiła, ale okej, okay, dobra, to jeszcze raz. Dwa opakowania mieliśmy podpasek. Pytanie, czy można dodawać tampony? Można. Czy co można dodawać? Czekaj, bo ja nie widzę teraz, jak jestem tutaj, muszę przejść. Tak, czy co możesz zobaczyć, czy co możesz dodawać? Mieliśmy bardzo dużo pytań od kobiet, czy można dodawać też tampony. Od razu powiem, że można dodawać wszystko. Okej, okay, dobra. Jedno opakowanie wkładek higienicznych. No? Normal, dobra. Natalia, ja przeczytam, dobra, a potem będziemy dyskutować, żeby sobie nie wchodzić tutaj w głos. Jedno opakowanie mokrego papieru toaletowego, jedno opakowanie chusteczek nawilżanych, jeden żel pod prysznic, jeden szampon, jedna szczoteczka do zębów, jedna pasta do zębów, jeden antyperspirant albo dezodorant,
jedno opakowanie płatków kosmetycznych i to jest pierwsza strona. Ta druga strona, oj to nie to, okej, okay, dobra, a druga strona, jedno opakowanie plastrów ratunkowych, jeden razy jeden krem do twarzy i rąk, dwa razy ręczniki frotte, tutaj są wymiary podane 30 na 50 cm, 6 majtek, rozmiar mały, czyli S, średni i duży, 3 razy pary skarpet w takim standardowym rozmiarze 38-40, ja już na przykład bym się nie zmieściła w nie, jedne klapki 38-40, takie na przykład jak Japonki, pilniczek jeden, jedna maseczka, tutaj rozumiem, że tutaj chodzi o maseczkę do twarzy, i 2 razy mały żel do dezynfekcji, pamiętajcie, że cały właśnie czas... Właśnie tu musimy naprawić, bo... No. Tak, słucham. Dobra. Ja skomentuję od razu maseczkę, bo to jest w ogóle hit. Myśmy pisząc maseczkę myślały bardzo mocno o maseczce ochronnej, czyli takiej covidowej, bez której nie wejdziesz do urzędu. Ale generalnie okazało się, że kobiety po prostu myślą o maseczce do twarzy i stwierdziłyśmy, że nie będziemy tego dementować. Bo dodanie maseczki do twarzy sprawiło taką przyjemność Lubie, która właśnie jest w pokoju i ją sobie nakłada, że zostawmy maseczkę do twarzy. To jest fajne. Dokładnie tak. Powiem ci, że ja myślałam, że to jest właśnie chodzi o maseczkę taką do twarzy, nie? Bo wszystko kosmetyczne, ale okej, okay, dobra. Jedno opakowanie jednorazowych maszynek do golenia i jeden grzebień albo szczotka do włosów. Dobra, i to jest ta taka podstawowa lista. I teraz powiedz mi, co do tej, czyli maseczka taka i taka, Aśka pisze. Tak, najlepiej chyba maseczkę i do twarzy, i na twarz. Nie mogę tak mówić, bo nie będzie mnie słychać tutaj w mikrofonie. Czyli maseczka taka, wiecie, pielęgnująca na twarz i maseczka covidowa. Cały czas trwa pandemia, przypominamy, tak? To się nie skończyło. Natalia, no, co jeszcze... Ale można też dokładać taką maseczkę kosmetyczną, będzie super. No, dokładnie. Natalia, jakoś tak, co jeszcze do tej listy? A, już mówię. W ogóle słuchajcie, dzisiaj zadzwoniła do mnie pani z Gorzowa, mówiąc: Natalia, musisz to opowiedzieć. Jak dzisiaj będziesz rozmawiać, opisz to albo opowiedz. Wyobraźcie sobie, że przychodzi z dwoma torbami przyjaciółka, pani 80-letnia, wręcza im te torby i mówi: dziewczyny, tak nie może być. Kobieta powinna mieć tusz do rzęs. Bez tego nie jesteśmy w pełni tym, czym powinniśmy. Godność to też tusz do rzęs. Ja go dołożyłam. Ogólnie przeglądając paczki okazuje się, że kobiety dokładają mnóstwo rzeczy od siebie. Dokładają małe perfumki, dokładają maseczki, takie właśnie faktycznie kosmetyczne, takie, które zrobią nam dobrze. Dokładają ładne kolorowe mydełka. Prawda jest taka, że w tych paczkach jest dużo więcej niż na tej liście. Dokładają czekolady, dokładają, słuchajcie, liściki z życzeniami miłego pobytu w Polsce. To wszystko jest niesamowite, te paczki są niesamowite, to w ogóle my je wręczamy i te panie naprawdę czasami płaczą, jak widzą, że otwierają i tam są te podstawowe rzeczy, które każda z nas miała w domu. I są takie malutkie, drobne prezenciki zapakowane, które mówią, że ktoś faktycznie poszedł na te zakupy i zrobił coś więcej. To jest tak niesamowita akcja w tym kontekście, w tej kontekście takiej dzielenia się sympatią, że tak naprawdę drugie dno tej akcji chyba staje się ważniejsze od tych paczek. Czyli to, jak zaczynamy myśleć o dziewczynach, które faktycznie przeżyły piekło. Mm-hmm. To jest dokładnie. Fenomen, to powiem, jak kobiety podeszły do akcji. Okay. Powiem ci, że ja tutaj na tych moich bardzo profesjonalnych notatkach właśnie mam napisane, że czy może jeszcze jakiś liścik od przyjaciółki Polki, czy można by dołożyć, a tutaj można. Powiedz mi, bo pisało do mnie kilka moich koleżanek, czy jest jakaś określona jakość tych kosmetyków? Bo wiesz, niektóre z nas kupują w sieciówkach, a niektóre z nas noszą markowe ubrania. Czy tam markowe jakieś kosmetyki, tak? Czy to ma jakiekolwiek znaczenie?
Powiem Ci zabawną historię. Dzisiaj dostałam pytanie od mężczyzny, uwaga, że on, akcja mu się podoba, on chętnie by kupił, ale mu wychodzi, że taka paczka kosztuje 700 zł. I tak sobie siedzę, piszę z nim i wiesz, mówię, no i jego żona naprawdę musi być szczęśliwą kobietą, bo faktycznie można kupić krem do twarzy za 200 zł, ale można go kupić też za 10 i to będzie dobry krem. Tu nie chodzi o to, żeby te paczki były bardzo, bardzo bogate. Chodzi o to, żeby one naprawdę były takie, że te rzeczy się przydadzą. My zrobiliśmy paczkę taką podstawową za 78 zł. To była paczka z fajnymi rzeczami, dobrymi jakościowo. Wiadomo, że nie najdroższymi, bo tu też nie chodzi o to, żeby to był krem za 200 zł. Chodzi o to, żeby zrobić takie zakupy, na które nas zwyczajnie stać. Część kobiet, wiadomo, no, wydanie 70 czy tam 100 zł, 150 zł, to jest dużo. Więc dziewczyny się zbierają po 2-3 i idą razem, robią jedną paczkę. To też jest super. Tu oprócz tego, że wręczamy paczkę, chodzi też o pewną ideę tego, żeby się podzielić tym, co mamy. Tym, co możemy dać. Chodzi o to, żeby tak naprawdę pomyśleć o tych kobietach. To jest tak naprawdę chwilami ważniejsze od tej paczki. Chodzi o to, żeby zacząć się w przyszłości też traktować nie jako uchodźców, obce baby, które nam wjechały do kraju, tylko jak o kobietę, która mogłaby być twoją mamą, siostrą, przyjaciółką. Chodzi też o zmianę sposobu myślenia o uchodźcach. Więc nie, to nie muszą być najdroższe produkty. Fajnie, żeby były takie, jak kupujemy sobie po prostu. Dokładnie tak. Też tak myślę. Wiesz, ja myślę też, że w tej akcji, oprócz tego faktycznie niezależnie od zawartości tej torby i tego, jak witamy nasze przyjaciółki z Ukrainy w Polsce, jest ważne to, jak kobiety się zjednoczyły w takich akcjach oddolnych, bo to jest, wiesz, to jest rzecz, którą ja się zajmuję i mi po prostu serce rośnie, jak ja widzę, że te kobiety czasami, wiesz, w tych takich małych miejscowościach, małych wsiach, one czasami wstydzą się, jakoś tak, wiesz, takie są mało aktywne, chciałyby, ale trochę się wstydzą i tak nie wiedzą. A tutaj przy tej akcji, słuchaj, jakie poruszenie jest. Ja dostaję tyle wiadomości od tych moich dziewczyn z mojej ukochanej Burui. To jest niesamowite. I wiesz, ja też, niektóre z nich się w ogóle nie przyznadzą, ojej, nieważne. Nie będą o tym mówić, że dały, że zrobiły taką paczkę. Niektóre z nich nie będą mówić, że zrobiły taką paczkę, bo a co powie sąsiadka? A co ma w ogóle sąsiadka do tego? Dziewczyny, wy jesteście wspaniałe, wy właśnie się przez tą akcję się łączymy, tak? To jest właśnie to najfajniejsze. To są te takie oddolne kręgi kobiet, żeby pokazać, że ty jesteś moją przyjaciółką i ty jesteś moją przyjaciółką i ty jesteś i razem się jednoczymy. To jest fantastyczne. Natalia, wykonałaś fantastyczną robotę i to jest taka, wiesz, taka iskierka, która... No widzisz, no mi się od razu, wiesz, znowu mi się uśmiecha wszystko, cała twarz i po prostu wow. Słuchaj, obiecałam ja ci, że będzie bardzo... Żyję z założeniem, że są młode kręgi, nie? Tak. Znowu cię przerwałam, tak. W ogóle jesteśmy strasznymi gadułami obie, więc mogłybyśmy tak godzinami, coś czuję. Ale ja ci obiecałam, że będzie bardzo krótki live, zresztą ja się też muszę z powrotem muszę wrócić do pakowania. Więc tak, ja organizuję, zbieram jakby i przyjmuję te paczki u mnie w pracowni Boruja 97, ale jeżeli są kobiety, które są, nie wiem, z Poznania, ze Swarzędza, z Warszawy, z Trójmiasta i tak dalej, to tam na pewno też znajdą taką akcję, a jeżeli nie znajdą, to co, zgłaszają się do ciebie? Powiem ci tak, można to zrobić w ten sposób, że jeżeli chcesz rozkręcić akcję w swoim mieście, napisz do mnie, najlepiej na profilu albo przyjaciółka, przyjaciółce, albo Natalia Dziadura pisarz, ale jeżeli w twojej miejscowości nie działa taka akcja, a chcesz zrobić taką paczkę, to nic nie stoi na przeszkodzie. Możesz ją zrobić. Na pewno są ośrodki, w których takie kobiety przyjeżdżają do waszego miasta, albo ktoś z twoich znajomych przyjmuje go w domu, albo jest jakiś ośrodek typu hotel, który też przyjmuje uchodźców. Zrób tą paczkę.
nie musisz jej do nas przesyłać, nie musisz jej nigdzie zawozić, zawieź ją bezpośrednio jakiejś kobiecie. Bo to nie chodzi o to, żeby zbierać te paczki w konkretnych miejscach, bo to ideą jest wręczenie jej komuś, kto ją potrzebuje. Więc jeżeli zgadacie się, nie wiem, jako koło wiejskie, jako, nie wiem, 10 przyjaciółek, które wyjdą na zakupy i zrobią 5 takich toreb, tak naprawdę nie musicie ich nigdzie wysyłać, wozić, po prostu znajdźcie miejsce, do którego przyjechały dziewczyny z Ukrainy, bo tych miejsc będzie coraz więcej, wiadomo, no, one cały czas do nas przyjeżdżają i po prostu je zawieźcie. Dajcie je osobiście, bo dlaczego nie? Tak naprawdę ta lista, ta akcja ma nas zachęcić do tego, żeby robić rzeczy i trochę je ułatwić, bo my nie wiemy, co dawać. Chcemy pomóc, ale nie za bardzo wiemy jak. Dzięki tej liście wiecie, jakie są podstawy, co jest tak naprawdę potrzebne. I to nie musi być akcja taka, że są punkty w mieście, że mnóstwo osób jest zaangażowanych. Jeżeli masz ochotę zrobić taką paczkę w domu, to ją przygotuj, napisz coś miłego od siebie, dodaj czekoladę, w ogóle fajnie jest dostać czekoladę i zawieź tą paczkę w miejsce, w którym na pewno takie kobiety u was w mieście są. Czyli to nie musi być zorganizowana, nie wiadomo jak akcja, to chodzi o to, żeby po prostu każda kobieta, która przyjeżdża, dostała, jak najwięcej tych kobiet dostało. Więc ja wychodzę z założenia, że to można zrobić również tak, Agnieszko. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Natalia, ja na sam koniec, to już jest naprawdę sam koniec, już ci nie będę zadawała żadnych pytań. Ja bym chciała tylko, dziewczyny, do was taki apel na sam koniec, że każdy pomaga jak może, że jedna osoba udostępnia mieszkanie, bo może, jedna osoba robi torbę z kosmetykami w ramach akcji Przyjaciółka Przyjaciółce, bo może, jedna osoba może ją stać tylko i wyłącznie, nie wiem, na pudełko kredek dla dziecka, tak? Każda z was pomaga jak może. Natomiast jeżeli jakby nie czujesz się gotowa psychicznie, fizycznie, nie wiem, jesteś po operacji, jak na przykład ja, albo w trakcie remontu, jak na przykład ja, to jakby daj sobie na wstrzymanie. To nie jest sprint, to jest maraton. Twoja pomoc na pewno będzie potrzebna w przyszłym miesiącu, za 2 miesiące, za pół roku. Miejmy nadzieję, że to się już skończy, ale ta pomoc będzie nadal potrzebna. Także jeżeli nie czujesz się gotowa pomagać teraz albo nie masz po prostu możliwości pomagać teraz, na pewno ta pomoc twoja będzie potrzebna w przyszłości i wtedy będziesz mogła pomagać. I jeszcze na sam koniec, zanim pożegnam Natalię, to chciałabym wam przekazać taką radę od cioci Agnieszki, żebyście, dziewczyny, w całym tym pomaganiu, w całym tym chaosie, który teraz jest, w całej tej jakby nawale informacji, które do nas docierają, żebyście pamiętały o sobie, żebyście jakby w czasie pomagania nie zamęczyły siebie, rodziny. Pamiętajcie, że wy musicie być zdrowe i zdrowe fizycznie, i zdrowe psychicznie, żeby pomagać, więc musicie odpoczywać. Pamiętajcie o tym, że macie też rodzinę, której jesteście nadal potrzebne, tak? Pomagamy, ale pomagamy z głową. Jest nas mnóstwo i każda z nas robi przecudowne, fantastyczne rzeczy. Jeżeli nie chcesz się włączyć w akcję Przyjaciółka Przyjaciółce, to nie wiem, udziel lekcji polskiego albo nie, no cokolwiek, słuchajcie, no pomysłów jest po prostu mnóstwo. Ja teraz nie chcę tutaj wyjść na jakiegoś coacha i wiecie, jakieś takie motywacyjne gadki mówić, bo ja nie od tego, ale tak po prostu jak przyjaciółka, przyjaciółce mówię wam, po prostu nie zapominajcie o sobie i odpoczywajcie. A ja tobie, Natalia, bardzo, bardzo dziękuję za tą rozmowę i za zorganizowanie tej całej akcji. Mogę jeszcze takie jedno słowo? Tak, proszę. Jeszcze ci się wtrącę strasznie, ale jest coś ważnego, co chciała powiedzieć. Pomaganie to nie tylko robienie rzeczy czy dawanie rzeczy, to również pewna sympatia i brak hejtu, bo za chwileczkę zaleje nasz hejt. Będziemy go widzieć wszędzie. Będziemy marudzić na to, że jest nas tak dużo, że nie wiem, one dostają, my nie dostajemy, że miejsca w przedszkolach, no tu będzie mnóstwo problemów, które za chwileczkę się pojawią. Ja zawsze mówiłam, że taką ważną pomocą jest uśmiech i sympatia i brak hejtu, bo to jest coś, z czym na pewno jakby w następnych miesiącach będziemy musieli bardzo, bardzo walczyć.
Więc ja Wam życzę tego, żebyście były wytrwałe i żebyście po prostu umiały postawić się w sytuacji kobiet, które tu przyjeżdżają i mieć w sobie taką sympatię, bo to będzie potrzebne. Sympatię i spokój. Tak. I dziękuję w ogóle, Agnieszko, za zaproszenie. Strasznie mi przerywałaś i wchodziłam Ci w słowa, ale mam nadzieję, że się nie gniewasz. Nie, to ja Tobie przepraszam, że właśnie Tobie wchodziłam w słowo, ale no wiesz, tu jest po prostu, wiesz, takie szybkie akcje, to nie są jakieś profesjonalne akcje, ale to są właśnie chyba takie najfajniejsze, takie oddolne. Także jeszcze raz bardzo, bardzo Natalia dziękuję, a Was bardzo serdecznie zachęcam do tego, żebyście chociażby po hashtagu wyszukały sobie przyjaciółka, przyjaciółce, wpisały, nie wiem, tam nazwę swojego miasta, albo po prostu zajrzały na profil na Facebooku przyjaciółka, przyjaciółce, albo też na profil Natalii, Natalia Dziadura, pisarz, i tam wszystkiego się dowiecie. A jeżeli nie wiecie, jeszcze nie znajdziecie informacji, to po prostu możecie do mnie napisać i ja Wam na pewno udzielę informacji. I jeszcze tak na samym końcu Wam powiem, że jeżeli nie miałyście czasu obejrzeć, przyłączyć się na żywo do nas, to to nagranie będzie, pozostanie na Facebooku, będzie też umieszczone na stronie Jestem Zielona, w zakładce Rozmowy Zielonej, też będzie na YouTubie Zielonej, także możecie sobie wrócić do tej rozmowy. To jeszcze raz ja Wam serdecznie dziękuję i Natalia, Tobie również bardzo dziękuję.